Dawno, dawno temu, a może nie aż tak dawno, w pewnym tradycyjnym polskim domu mieszkała rodzina pantofli. Głową rodziny był pan Tofel. O, 19. Chyba będzie 1 z 10. Czy moja żona zrobiła mi popcorn do 1 z 10? Pan Tofel miał żonę panią Toflową. Dzień dobry, mężu. Zaraz zasiadamy do telewizora. O, jak dobrze. Żona pani Toflowa trzymała męża pod pantoflem. Mieli oni też piękną córkę, panienkę Toflównę, zwaną też Czerwonym Kapciuszkiem. Dzień dobry, ja jestem Czerwony Kapciuszek, tak mnie nazywają. Mieszkam tutaj w tej starej, nudnej szafie. No właśnie, no. Kapciuszek marzyła o podróżach, miała dość mieszkania w nudnym domu z telewizorem. Nie mogę już tutaj wytrzymać nudy. Jutro spakuję walizkę i wybiorę się w podróż dookoła świata. I Kapciuszek nie kazała czekać na tą decyzję długo i wybrała się już na drugi dzień z domu w wielką podróż. Wyruszyła przez ciemny las. Bardzo się bała, bo naczytała się książek i bała się wilka z lasu. Tutaj jest tak ciemno. Nie wiem, czy sobie poradzę. Ale nic. Idę do przodu, idę przed siebie. Postanowiła trzymać się rzeki, żeby nie zgubić drogi. I nagle wtedy wielki huk. Chyba wpadłam do wody. Ach, czy ja umiem pływać? Zaraz chyba na plecach popłynę. Płynę. Czerwony Kapciuszek wpadła do rzeki i tak płynęła przez noc, dzień i jeszcze jedną noc. Po czym obudziła się przy szumiącym morzu. Och, jak tu pięknie. Nigdy nie byłam w takim miejscu. Naprawdę, mówię wam. Przepraszam, bo ja się śpieszę. Kim ty jesteś? Ja jestem Czerwonym Kapciuszkiem, takim czerwonym jak ty. Co? Czerwonym Kapciuszkiem? No tak. A co to jest w ogóle? A ty kto niby jesteś? Ja jestem Krab i jestem tu bardzo ważnym gościem. Właśnie idę przeciąć wstęgę, bo otwieramy nową plażę miejską. Jestem ważnym gościem, nie? Więc miłego dnia i pa, pa. Do widzenia. Co oni tutaj wszyscy się tak śpieszą? Nie ma z kim porozmawiać. No nic, płynę dalej. La, la, la. Jeju, co to za dziwna osoba? Jaka dziwna, jestem ośmiornica. Co ma wiele macek. Ja nigdy nie widziałam kogoś takiego jak ty. Jestem ośmiornica, spod moich macek wyszła nie jedna spódnica. Szyję, pluję, fastryguję i swego czasu nie marnuję. A teraz dokąd płyniesz? No jak to dokąd? Nowa kolekcja w Wenecji, moja, więc płynę tam. O, jaką ty masz piękną, czerwoną chusteczkę. To może ja z tobą popłynę do Wenecji? To jest za daleko. Papa, życz mi powodzenia, a tobie wszystkiego dobrego w odkrywaniu świata. Czerwony Kapciuszek? Skądś to słyszałem. Gdzieś to słyszałam, no naprawdę nie wiem gdzie. Wszyscy się śpieszą w tym morzu, a ja jestem taka samotna. I nagle zrobiło się ciemno i wielka fala zalała.
czerwonego kapciuszka. W ciemnościach czerwony kapciuszek zaczął mówić. Gdzie ja jestem? Tak tu ciemno. I słyszę jakiś łomot. Co to tak bije? Trochę mi smutno siedzieć tutaj samej. Czy to bije serce? Bardzo to dziwne. Coś mnie strasznie kręci w żołądku. Znowu coś zjadłem nie takiego, jak trzeba. Cały czas mi się coś przydarza. A do tego jestem taki samotny, cały czas samotny. I jeszcze kręci mnie w nosie. Co to za fontanna? Kim ty jesteś? Ja jestem czerwony kapciuszek. A ty? Ja jestem wieloryb. Wieloryb? Ja widzę, nie widzę wielu ryb. Bo ja jestem wielką rybą, ale ssakiem. A ty jesteś takim pięknym stworzeniem. Jej, wielorybie, miło mi cię poznać. A mi ciebie. Ja jestem taki samotny. Wiesz co? Nie wiem, gdzie ja byłam, tam było tak ciemno. Ty byłaś w moim brzuchu. Naprawdę? Tak. To twoje serce tak pięknie biło? Naprawdę pięknie? Podobało ci się? Musisz być bardzo dobrym wielorybem. Jaka ty jesteś słodka. Wskakuj na grzbiet, popłyniemy. Pokażę ci morza i oceany. Wszystkie morza i oceany i już nie będziemy samotni. Płynę z tobą, wielorybie, choćby na koniec świata. I tak wieloryb i kapciuszek pływali po świecie, zakochali się w sobie, a na świat przyszło stado małych wielokapciuszków. Żyli długo i szczęśliwie.
Thank you.
tego momentu.
Ha ha ha!
Nie,
Thank you.
Opa! 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 Op